Brooklyn Beckham prezentuje przepis na niedosmażonego tuńczyka. Błagają, żeby przestał gotować. Backslash to jest surowy backslash. Choć Brooklyn Beckham ma zaledwie 23 lata, to już może pochwalić się imponującym CV. Jeszcze jako nastolatek syn Davida i Victorii Beckhamów próbował się jako piłkarz amator. Prędko dotarł do niego jednak, że raczej nie pójdzie w ślady utalentowanego ojca i zaczął szukać inspiracji gdzie indziej. Wybór padł na Bogu Ducha winną sztukę i fotografii. Chłopak nie zdążył jeszcze nauczyć się poprawnie ustawiać oświetlenia. A już w 2016 roku miał okazję stworzyć kampanię reklamową dla marki Burberry. Zaledwie rok później na rynku wydawniczym ukazał się jego własny album fotograficzny zatytułowany What Is It? Pozycja do dziś traktowana jest jako przykład, że może nie wszystkie pasje swoich dzieci należy wspierać. Koniec końców miłość Brooklyna do fotografii wypaliła się, jednak na szczęście młodzieniec odkrył w sobie nowe powołanie – gotowanie w internecie. Brooklyn mianuje się już nawet profesjonalnym kucharzem, choć, jak możecie się domyślać, nie przeszedł żadnego formalnego szkolenia. O ukończeniu porządnej szkoły kucharskiej nawet nie wspomnimy. Trudno się więc dziwić, że jego rewolucyjne dania prezentowane w sieci internauci przyjmują z pewnym dystansem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Niedawno młody Beckham pochwalił się na Instagramie, jak to własnoręcznie przyrządził posiłek z niedosmażonego tuńczyka i cienko pokrojonego ogórka w dressingu. Danie nie prezentowało się zbyt apetycznie, co internauci nie omieszkali wspomnieć w komentarzach. Trudno było znaleźć choćby jeden wpis, który nie drwiłby z umiejętności Beckhama. To jest surowe, ogórek z jajkiem i surowym mięsem obsypanym sezamem, genialne, jeżeli aspirujesz do bycia profesjonalnym kucharzem. To chyba powinieneś zacząć korzystać z noży do krojenia warzyw, zwróćcie uwagę, że w ogóle nie próbuje ryby. Wie, że spierdolił, teraz spróbuje tego niedosmażonego tuńczyka. Jedna tylko Serena Williams zlitowała się nad Brooklynem, pisząc: mogę wpaść na obiad? Na jej własne szczęście młody Beckham nie odpowiedział na zaczepkę. Przypomnijmy, Nicola Peltz za wszelką cenę unikała rozmowy z Victorią Beckham przed pokazem w Paryżu. Brooklyn próbował uratować sytuację, wideo. To jednak nie wszystko. W minionych tygodniach Brooklyn przedstawił swoim wiernym widzom nagrania świadczące o tym, że jego talenty nie ograniczają się wyłącznie do kuchni. Świetnie sprawdzają się też za barem. Opowiadając o tym, jaki to z niego kuchenny świr, który uwielbia eksperymentować ze smakami. Beckham zademonstrował, jak przygotowuje gin z tonikiem. Myślicie, że już pora, aby ktoś sprowadził chłopaka na ziemię?